Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 9 odcinku z Planet Zoo. I moi drodzy, powiem wam na wstępie, że dawno nie grałem w Planet Zoo. Tak naprawdę wszystkie 8 odcinków, które widzieliście do tej pory, były nagrywane bardzo, bardzo obok siebie, bardzo szybko, dlatego że gra mnie strasznie wciągnęła. I w momencie, kiedy zaczęło się bankructwo i te, proszę bardzo, minus 13 tysięcy, to tak naprawdę trochę mnie to jakby podłamało, straciłem troszkę wenę. Na szczęście, słuchajcie, miałem właśnie tych odcinków troszkę w zapasie, więc mogłem sobie od gry odpocząć i razem z Madzią z X-em mogliśmy wkroczyć do akcji, także Madzia wkroczyła do akcji, buziaczkuje mojego promyczka nadziei. I słuchajcie, próbowaliśmy tak naprawdę tutaj wszystko ładnie ogarnąć, żeby to moje piękne zoo wyciągnąć z długów i starapatów, ale tego się zrobić raczej nie da. W sensie, można by i było próbować na jakąś taką, wiecie, daleką metę, ale trochę tutaj graliśmy i zobaczcie, że no, nasze budżety spadły bardzo, bardzo, jeszcze bardziej. Tam nie wiem, chyba o 3000 albo o 4 nawet poszło jeszcze bardziej w długi. Więc tym jakże cudownym sposobem postanowiłem, że założymy dzisiaj nowe zoo. W sensie ono już jest założone, ono już na was czeka i za chwilę wam je pokażę oczywiście, ale zanim... to mam dla was speedbuilda, dlatego że stwierdziłem, że no bez sensu pokazywać znowu, jak buduję, wiecie, te podstawowe budynki socjalne, pierwszy wybieg i te sprawy. Mamy już, słuchajcie, pierwsze dwa zwierzaczki na wybiegu. Zaraz oczywiście wszystko ładnie poznacie. Natomiast zanim to nastąpi, to oczywiście najpierw speedbuild. I moi drodzy, wiem, że kolory w speedbuildzie są jakieś takie trochę dziwne. W sensie wiem, o co chodzi. Jak pamiętacie, kiedyś tam dawno, dawno temu był problem też u mnie z raftem, bo okazuje się, że program do nagrywania miał jakąś tam aktualizację kiedyś tam na inną wersję i w niektórych grach są problemy właśnie z kolorami. Raz jest ciemniej, raz jest jaśniej, raz jest w ogóle dziwnie. I słuchajcie, ostatnio okazało się, że niby Action już ten problem naprawił, więc ja zrobiłem super turbo cudowną aktualizację i właśnie nagrywałem speedbuilda. No i niestety kolory są trochę bardzo jaskrawe. Także mam, wiecie, ja starałem się gdzieś tam delikatnie przyciemnić. No nie jest aż tak bardzo jaskrawo, ale nie chciałem, wiecie, tego wywalać, bo tam się podziało już, pierwszy wybieg się podział, zrobiły się też właśnie już te domki dla pracowników i powiem wam szczerze, że na razie jesteśmy na plusie. Już tam są, wiecie, też pierwsi turyści, pierwsze budki, pierwsze ścieżki, dużo koszy na śmieci, tak jak właśnie było wszystko w tych radach od was, bo... tak jak powiedziałem wcześniej, strasznie mnie ta gra na początku wciągnęła w siebie, więc ja, słuchajcie, nagrywałem jak Turbo Dymomen, po prostu odcinek za odcinkiem i właśnie uczyłem się, jakby, wiecie, odcinka na odcinek widziałem coraz więcej, dlatego teraz postaram się te wszystkie wasze rady stosować, które właśnie zostawiacie pod każdym z odcinków, no i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie jakoś super cudownie i nie będzie tak szybko minusa. Mam nadzieję, że w ogóle go nie będzie, że go w ogóle nie zastaniemy. Natomiast słuchajcie, zostawiam was teraz z szybkim speedbuildem i po speedbuildzie słyszymy się już w nowym zoo i powiem wam, co będziemy dzisiaj robić w odcinku, bo to wiecie, będzie dość, znaczy standardowy odcinek, nie będzie jakiś, wiecie, super mega długi, więc speedbuild i zaraz się słyszymy. Thank you.
jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Tak jak mówiłem, kolory były dość jaskrawe. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że wam bardzo po oczach to nie dało. Jednakże, proszę bardzo, jesteśmy już w nowym zoo. Tirurururu, bardzo ładnie. I powiem wam szczerze, że wrócił mi taki zapał, taka chęć, taka radość. Zwłaszcza, że jesteśmy na plusie jeszcze i nie mamy żadnego kredytu. Z takich szybkich informacji technicznych to mamy tutaj dwa widłorogi, proszę bardzo. Zostały one kupione za te punkty liściaste, że tak powiem, za walutę liściastą. Dodatkowo dzisiaj będziemy sobie stawiać kolejny wybieg, dlatego że kupiłem kolejne dwa zwierzaki też za walutę liściastą, żeby właśnie nie wydawać tych pieniędzy tutaj, bo cały czas ciąży ta klątwa tego bankructwa nade mną. Trochę się boję, mam nadzieję, że będzie okej. Natomiast, słuchajcie, z informacji technicznych, wiadomo, że tutaj mamy... cały ten punkt taki dla obsługi zoo, dla pracowników. I to jest schowane za drzewami. Oni tutaj trochę narzekają, goście, wam zaraz pokażę, że muszą te obiekty dla personelu gdzieś tam oglądać. Ja się starałem to jakoś ukryć razem z Madzią, także no, będziemy, słuchajcie, jeszcze nad tym pracować tutaj razem z wami. Więc tak, bilety na sam start podniosłem od razu, dlatego że stwierdziłem, jak taką cenę zobaczą na początek, to może się do tego przyzwyczają i nie będą gadać potem, że jest za drogo, że jest coś tam. Także mamy 2000 ze sprzedaży biletów od początku naszego zoo, a tak naprawdę nie wiem, ile graliśmy. No troszkę, żeby, wiecie, żeby był przychód jakiś. Dodatkowo jeszcze, starałem się umieszczać tutaj te informacje, bo wiecznie ta edukacja była na jakimś takim niskim poziomie w poprzednim naszym zoo. Więc one stoją, te informatory tutaj. Każdy informator ma jakby inną informację, w sensie naukę, którą niesie tutaj, jest o spadku populacji pszczół na przykład, więc tak to wygląda. Oczywiście są budki, tu jest taka podstawowa budka z centrum informacyjnym, ktoś tu mówił, że gdzieś za drogo było, czy coś tam, czy mi się wydawało, nie wiem, nie pamiętam. Także mamy oczywiście budkę informacyjną, tutaj mamy budki z jedzeniem i tylko tyle na razie. W dzisiejszym odcinku planuję, słuchajcie, tutaj, niech sobie może, o, czas leci, pieniążki sobie lecą, planuję zbudować kolejny wybieg. Zanim wam pokażę jeszcze, jaki to będzie wybieg, to mamy... jednego technika, mamy jednego dozorcę, mamy na razie jednego weterynarza, trzech sprzedawców, jednego strażnika i jednego opiekuna. Myślę, że na razie powinno być to wystarczające, zobaczymy. Natomiast tutaj wpływy się, no tak, widzicie, niby plus, niby różnie to bywa, ale spokojnie. Mam nadzieję, że jakoś na tym zapanujemy, bo ja też nie chciałbym tej serii kończyć, dlatego że, tak jak powiedziałem, gra mnie strasznie wciąga i ja wiem, że wy też ją lubicie, mimo że strasznie lamy i te oczywiście fale hejtu, które gdzieś tam były, że nie będę tego oglądać, bo nic się nie dzieje, bo lamisz, bo coś tam. No tak, niby tak, ale z drugiej strony ja się uczę na waszych oczach, wiecie, ja nie chcę robić jakichś tam tutoriali i potem udawać, że jestem super pro elo, zajebisty w tę grę i słuchajcie, ta gra jest banalnie prosta. Nie jest banalnie prosta. I właśnie ja się z tego bardzo cieszę, dlatego też wybrałem taką ścieżkę, że wolę się na waszych oczach uczyć i najwyżej, no co, no łapki w dół będą, czy tam jakieś niefajne komentarze. Bywa, moi drodzy. Dobra, więc mamy te nasze tutaj piękne, cudowne, one są, słuchajcie, tak ładne. Te, kto to jest? Ja nigdy nie pamiętam, jak on się... Widłoróg amerykański. Dobrze, o, zobaczcie, mamy przychód, więc tam to sobie wszystko ładnie działa, a my dzisiaj będziemy sobie stawiać kolejny wybieg i będzie to wybieg, moi drodzy, dla flamingów różowych. Tutaj jeszcze mam w skrzynce słonia. O, mamy kolejne badania zakończone weterynaryjne. Ale dobra, niech się to jeszcze tworzy tutaj. Tak, także mam jeszcze słonia. Myślę, że będziemy, że on może być bardzo atrakcyjny, więc z tym sobie też jakby poczekamy do odpowiedniej chwili, dlatego że podejrzewam, że może być też bardzo drogi w utrzymaniu i wiecie, no różnie może być. Dobra, to w takim razie nie, może dam na pauzę. Ja tak przeważnie wszystko na pauzie buduję zawsze, jakoś tak się już nauczyłem. I zrobimy dla flamingów wybieg. Pytanie jest takie, długość, no dobra, możemy spróbować nasz, o, a czy wysokość mogę, jakoś tak tutaj od razu, czy nie, nie, chyba nie, dobra, no więc spróbujmy, niech to będzie tak, zaraz też od razu, ojej, przy samej ścianie tutaj, tak możemy, o, zobaczcie, to by było nawet fajne, że tutaj wybieg już tak jakby tutaj się zaczyna,
Nie chciałbym też, wiecie co, przesadzić z jego wielkością. Spróbujmy w takie, takiego rogala pójść. Chociaż tych flamingów potem, tak jak z tego co Madzia mówiła, Madzia z X-em, będzie dużo, bo flamingi jakby nie muszą być wyprzedawane, bo nie będą z tym walczyć, więc słuchajcie, jak się flamingi nam porozmnażają, to dopiero będzie cyrk, będzie pięknie, dobra. I teraz tak, mam tutaj ten płotek, super, dobra. Ja bym chciał zrobić to ze szkła. Tu, niech to będzie całe ze szkła. Cyk. Czy my możemy sobie to obniżyć? O. Wtedy będzie jakby więcej widoczne, tak? Wszystko. Tutaj, z tej strony bym zrobił wejście dla personelu. Ono jest na 4, no dobra. Moment, a może najpierw bramkę? Drewnianą daj. O. Ale nie, poczekajcie. Może jednak faktycznie najpierw tą ścieżkę dla personelu tu postawić. O. No dobra, ale ju. Halo. Dobra. Niech będzie tak. Weźmy sobie drzwi. Czy to się jakby łączy? O nie. Nie chciałem tego tak. Czy to się nie łączy? O! Teraz się połączyło bardzo ładnie. Okej. Okay. Mamy to. Dobra. Czy się coś jakby... Dlaczego to się powiększyło? Jak ja to zrobiłem? Dlaczego to się jak... Co ja tu porobiłem, słuchajcie? Ta szyba też w dół. O! Ocie, panie. Do, no, gdzie mnie tu z tym płotem? Już. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie będzie to dla nich za małe. Zaraz sobie to oczywiście obadamy. Dobra. Weźmy sobie nasz magazyn ze zwierzętkami. Przenieś. Tutaj. I... Przenieś. Tutaj. Dobra. Zaraz zobaczymy, czego one będą potrzebowały. A tu sobie oczywiście wejdę w udogodnienia. Może ten głośnik damy im tutaj. Czekajcie, ekspozycja dla zwierząt. Nie. Infrastruktura, ekrany i głośniki. O. Więc dajmy kolejny ekran. O, tam już widzę, że przyszły nasze żółwiki. Flamingi, żółwi. Skąd ja żółwie wytrzasnąłem? Słuchajcie, tego nie wiem. I weźmy ten ekran jeszcze. Oj! Ale chciałbym pana obrócić. Nie tak, co ja... Nie, to chcę. Flaming różowy, wiadomo, tylko chciałbym to... obrócić. O, żeby to było jakby, no... O. Czekajcie. Co tu się dzieje dziwnego? Nie tak. Dobra, dajmy pauzę. Będzie mi wygodniej. No tak chcę. Ale czemu to się do góry, no, do tyłu robi? Nie. O, może tak. Dzień dobry. Flaming. Tu niech sobie gada. Cyk. Na ile to będziesz miał? Okej. Okay. Na 9 niech będzie. Tutaj mamy na... Też jakiś jest... Nie ma tutaj zakresu żadnego. Dobrze. Skoro nie ma zakresu, tutaj musimy postawić kolejny informator. W sensie jakby kolejną informację. I może ją damy tak... Tak, o, tak z boczku tu. Niech sobie będzie, o, tak, cyk tu. I niech mówi nam o ekoturystyce. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Ekoturystyka. Tu mamy oczywiście kosz.
Czekajcie, jakby to tak... Tak postawić, o, tylko że równo. Cyk. Teraz ten telewizorek też damy oczywiście równo. O, pyk, proszę bardzo, bardzo mi się to podoba. Udogodnienia. Oczywiście pisaliście właśnie w komentarzach odnośnie tych koszy na śmieci, żeby właśnie nie było tego tyle syfu, to trzeba dawać dużo koszy na śmieci. I ja się postaram to oczywiście zrobić. Tutaj, a tutaj, gdzie jest ten na donaty? Halo, chcę donaty. Kamera by... Czekajcie, tą kamerę bezpieczeństwa... Ja zawsze jakoś tak, nie wiem... Tu. No bo wtedy też się ludzie czują bezpiecznie. No, mogę ci tu... O, dziękuję. Dobra, jest i kamera bezpieczeństwa. Dobra, teraz trzeba, słuchajcie, zobaczyć, co te nasze kochane flamingi lubią i czego one od nas oczekują. A, zanim jeszcze... tak. Czekajcie, czy to będzie... Gdzie to będzie? W udogodnieniach? Bo ja bym chciał donaty jeszcze. I znowu nie pamiętam, gdzie to było. Bo tutaj nie ma na donaty. Grane głośniki. Transport? O mój Boże. Nie no, jeszcze tak daleko się nie posuwajmy, bo na razie znowu zacząłem od początku. O, daj mi tą skrzynkę tu. Skrzynkę chcę. I chcę ją powielić. Dziękuję. Bo może akurat będzie jakiś donate tutaj dla nas. O, cyk, proszę bardzo. Dobra, co tu wam się znowu nie podoba? Oni, słuchajcie, w kółko narzekają. Oni w kółko narzekają, przysięgam. Gdzie to było? Przegląd zoo, goście. Edukacja i co? Cena do biletu do zoo jest uczciwa. Bardzo się tego cieszę, zoo jest trochę małe. No dlatego rozbudowujemy, tak? Rozbudowujemy, proszę nie narzekać. Dobra, to. Aha, i teraz chciałem zobaczyć jeszcze, co te ptaszki nasze lubią. Dobrostan, no wiem, że macie mały dobrostan. O, teren macie duży. Obszar, nie macie obszaru wodnego. Ja wam zrobię obszar wodny, ja wam zrobię teren. Trawa długa. Mają za dużo trawy długiej, a za mało gleby w ogóle jakby nie mają. Dobra, to czekajcie, zrobimy im tak. Może na wejściu niech będzie gleba jakaś tam, o. Tutaj, czy już się zgadza? Dobra, tak, dzień dobry, tutaj niech będzie. Najwyżej, czy tutaj gdzieś wyjechaliśmy? Może i tak delikatnie, ale to nieważne. Skała. No patrzcie, nie wiedziałem, że flamingi lubią skałę. Dobra. Brak obszaru wodnego. Woda. Damy wodę. I tutaj może byśmy tak tą wodę połączyli, co? Spokojna woda. Tylko to trzeba chyba wyrzeźbić najpierw, czekajcie. O. Czy to się im już spodoba? Czy nie? Tak bardzo średnio. I trochę za dużo skały mają. Czekajcie, bo cofnijmy to. Bo to poszło dalej skałą. Ja nie chciałem, żeby to szło skałą. O! Trawa krótka. Dobra, weźmy trawę krótką. Jakby tu im to... Może tutaj tą wodę, tak. O. Dobra, powiedzmy, że jest. Wzburzona woda? Chcemy wzburzać im wodę? Czekajcie, bo wydaje mi się, że one aż tyle potrzebują. No, chyba aż... Jeszcze troszkę. Dobrze.
Znaczy ja mogę to... Chyba nie mogę tak. Może tutaj. Ale ja chcę... Tutaj chcę! O! Czemu to się tak... Dziwnie mi tutaj, słuchajcie! Blokada powierzchni. Nie blokuj powierzchni, o. No tu się nic nie... Tu się nic nie dzieje, słuchajcie. Nie czaję, słuchajcie, dlaczego tak się dziwnie tutaj to wydarza. No, tutaj to... A jakbym taki wodospadek zrobić? Czekajcie, mam plan. Nie wiem, czy to się uda. O mój Boże, jakaś tutaj fałda powstała. To jest on, tak się nie będzie. O! Coś mi się wydaje, że to nawet może być dla nich jako trwałe schronienie, tak całkiem przypadkiem. Czekajcie, jakby tak... Na przykład tutaj... Bo chciałbym to... O... Dłuto, wygładzanie... Możemy to wygładzić trochę, ale to... Nieważne. Bo ja bym chciał... Tutaj... Czemu nie mogę tego tu po... Nie rozumiem tego! Cofniemy sobie to wszystko ładnie. Może tak się da dodać tutaj nie da tak się zrobić wodospadu? Czemu nie mogę zrobić wodospadu? Bu. Czekajcie, czy to się od razu też wlicza w trwałe schronienie? No nie bardzo. A jednak się wlicza się! Okej, okay, to nie będzie trzeba dawać im takiej tej budki. Nierówność. Ja bym chciał tamto bardziej. Może blokadę powierzchni włączmy jednak. Czekajcie. Ja tu zaraz wykombinuję coś. No idź do... O, dobra. No dobra, spróbujmy to podnieść. Może nie takie wielkie, żeby to było też. O. Czy może dać intensywność większą? Okej, okay, tylko teraz, czy one tutaj się pomieszczą? Czemu jest taką małą... No i patrzcie, nie mogę tego tu wcisnąć w dół, dlaczego? O! No nic, no. Jakoś trzeba będzie kombinować. Tylko jeszcze nie wiem jak. Spróbuję sobie to odklikać. Bo wiecie co? Chciałbym to jeziorko, żeby one były takie większe. I nie mogę tego zrobić. A tu? W którąś z tych stron nie mogę. Nic nie mogę. Patrzcie, no to jakieś dziwne jest. No i czemu tu się nie chcesz? Tu chcecie, no!
jakby tak taką... No i będzie, tylko to głupio wygląda, no bo co? Jak to wygląda? Bez sensu w ogóle, słuchajcie. Czemu nie mogę tego tutaj... za mało gleby. A wyglebujmy tak tutaj wszystko. O. No i nie wiem. Dziwnie, słuchajcie, dziwnie. Mam takie dziwne jakieś wizje. No i co? O, no teraz jest niby okej z tą wodą, ale to wygląda głupio. Po prostu to wygląda głupio. Nie podoba mi się to. Nie czaję, dlaczego nie mogę tego jakby tak połączyć ze sobą? No, cofaj się, dlaczego się nie chcesz cofnąć? Taka dziura mi tu zostanie! Bez sensu! Ech... A tak równo? Czekajcie, wiem, że mało mówię. Daj mi glebę. No bo jeziorko jest delikatnie przymałe. No dobra, trudno, bo się bawię z tymi bawię. Dam wam tutaj ładnie trwałe schronionko, duża miska na karmę. Tak, niech będzie duża miska na karmę. O, dam wam tutaj bliżej. Może też, słuchajcie, damy im to... Gdzie jest ta pompa taka wodna? O, tą rurę wodociągową. Dobrze, to wszystko jest koło okien. Właśnie po to... schronienie. O, może wam się spodoba, chociaż to jest taki dziwny dach jest wysoki, a ten? Spróbujmy tak. Czy wam się to zaliczy? Zaliczyło się na 80 kilka procent, 3, okej. Okay. No i za małe wodę. Trzeba to będzie pokombinować jeszcze, ale poczekajcie. Podobno nasze kochane tutaj pokrycie roślinnościowymi drzewami jest odpowiednie dla tego zwierzęcia. Aha, czyli one nie lubią żadnych... Naprawdę? Woda, tropinki. Urozmaicenia nie mamy żadnego. Zbyt mało dorosłych i dorastających osobników w grupie społecznej zwierzęcia. Okej, okay, genetyka. No dobra, to poczekajcie, to w takim razie... Spróbujmy dać może jakąś... Coś dla naszego Fleminga. Gatunek. Flaming różowy. Co możemy wam dać? Na pewno możemy dać wam na wybieg takie sianko. O, to wam oczywiście, o Jezu. Pościelę tutaj. Żeby to było takie, wiecie, no, położę się, o. Tutaj w sumie też możecie mieć taki, do leżanka, proszę bardzo, niech będzie. Grzejnik. Właśnie podobno słyszałem, że te nasze strusie, one lubią być w warunkach takich ciepłych. Więc zastanawiam się, czekajcie, czy ty lubisz ciepło, strusiu mój? Powiedz ty mi. Urozmaicenia. No ale nie mam jakichś urozmaiceń szczególnych dla was tutaj jeszcze. Muszę dopiero poodkrywać. Dobra, jeszcze sobie tylko ustawimy tutaj. Technik. Co 6 miesięcy. Weterynarz. Co miesiąc. I dozorca też co miesiąc. Dobra. No dobra, to słuchajcie, mamy kolejnego lemminga i zobaczymy zaraz. Trochę za mało wody mają, ja się boję o te protesty, żeby też za chwilę, wiecie... O! No zobaczcie, jak się ładnie tutaj dokakszamy! Halo, proszę bardzo, tu już jest otwarte! Zapraszam serdecznie nowych tutaj przybylców! Ja tu jeszcze coś pomyślę, co by im... O, on sobie pływa! W ogóle, czekajcie! Jeszcze jedna ważna rzecz. Transformator. Uzdatnienie wody.
I z tego, co kojarzę... Aha, tu się jeszcze uzdatnia woda, dobra. Bo właśnie tam w tych... strusiach. One były chorowite, bo właśnie miały zatrutą wodę. Ja to właśnie pamiętam, tak było. No dobrze. Czego wam znowu brakuje? Oni są wybredni. Głód. A co z głodem? Chodzicie tu w ogóle, czy nie chodzicie? Halo, nowy wybieg jest. Zapraszam serdecznie. No może i będą chodzić. O, tutaj widzę, że przyszedł pan dozorca. Pewnie będzie pierwsza karma. Jak wy wyglądacie? W ogóle pokaż mi się tu. Urozmaicenie. A czekajcie, możemy dać jakąś piłkę im, czy coś? Faktycznie. Wybieg. Urozmaicenia. A, dla flemingów nie ma nic. No to co ja poradzę? Personel. Badania weterynaryjne. O! Teraz... zacznij się badać nad tym. Nad naszymi flamingami. Dobrze. No i cacy. Z dobrostanem zwierzęcia. No bo tutaj są te, pewnie o to chodzi. Dobra, moi drodzy, to będziemy sobie powoli kończyć. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał i mam nadzieję, że trzymacie kciuki dalej za mnie, że damy radę i że będzie cacy. Także co, lowki, kiski, besoski. Ja was podziękuję bardzo mocno i bardzo serdecznie. Czuję się tak nowo odrodzony. O, mamy gościa VIP jeszcze na koniec. Dzień dobry. Witam się. No, także lowki, kiski, besoski. Podziękuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie i do następnego. Tak więc trzymajcie się, cześć, no i pa!